Tak, tu głównym tematem w ogóle wszystkiego tego, co się odbywa na scenie i głównym tematem tego wydarzenia teatralnego jest opowieść o tym, jak my w normalnym, codziennym życiu wchodzimy w pewne schematy, w których sobie żyjemy i wydają nam się jedyną możliwością funkcjonowania w ogóle. Nie wyobrażamy sobie życia poza tymi schematami, poza pewnymi normami, poza pewnymi rytuałami. Kiedy ktoś wchodzi nam i rozwala, najczęściej reagujemy agresją. A w związku z tym, jakby tym, co jest najważniejsze, to to, że ten spektakl ma zachęcić i dzieciaki, i dorosłych nie tylko do tego, żeby się bawić, ale żeby szukać w swojej głowie dziecka i przez bycie dzieckiem, bycie otwartym, optymistycznym, pełnym pomysłów, w ten sposób funkcjonować w rzeczywistości. To jest to, czego Pippi uczy wszystkich bohaterów.